Już w najbliższą środę 9 października kolejna projekcja w dyskusyjnym klubie filmowym. Zazwyczaj pasjonujemy się życiem współczesnej gwiazd kina. Bohaterem filmu, który przedstawię na najbliższym spotkaniu do KF, będzie postać nietuzinkowa. Postać o wielu twarzach, tożsamościach. Współpracowała z największymi gwiazdami przedwojennego kina w Polsce. Odkrywca talentu Audrey Hepburn i Sophie Loren, Michał Waszyński, a właściwie Moshe Wax. Reżyser pierwotnie uważany za miernego autora niskobudżetowych produkcji, niespodziewanie w 1937 roku na trwałe wpisał się do historii kinematografii. Stworzył wówczas obraz uznawany za niekwestionowane arcydzieło na całym świecie – Dybuk. Pełnometrażowa produkcja, w całości zrealizowana w języku jidysz, oparta na sztuce anckiego, to swoisty melodramat nawiązujący do mistycyzmu i obrzędowości żydowskiej. Film, w którym reżyser ponoć ukrył swoje największe tajemnice, a miał ich sporo, jak chociażby ta o młodzieńczej niespełnionej miłości do chłopaka, w którym zakochał się w sztetlu. Historia życia Waszyńskiego to materiał na porywający film. Książę kina, przebiegły oszust, a może szaleniec mylący film fabularny z rzeczywistością. Syn Kowala, zdobywca Hollywood, czy nieszczęśnik obłąkańczo szukający kopii swojego filmu w czasach powojennych. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ludzie, którzy go znali, mówią o nim człowiek kameleon, a jego życie to gotowy materiał na scenariusz filmowy. Jak Moshe Wax wykreował postać Michała Waszyńskiego? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się poszukać w środę o 18:00 w sali kameralnej na projekcji filmu Książę i Dybuk w Suwalskim Ośrodku Kultury. I prince Waszyński. Do you think he was a prince? Could have been. He never spoke about his past, about Poland. That's very interesting. E mai che con la mamma? Wax. Waszyńskiego nie ma. Się nazywał Wax. To było jego nazwisko. Michał Waszyński porywa się na ekranizację mistycznego żydowskiego dramatu, a mianowicie Dybuka. A viele, wenn ich mach, sich nicht wissen, die gereizt die Fahrer zu mir. Wie ein Dybbuk ringelst du mich herum.